Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty. Jednogłośnie. I to chyba jedyna pozytywna wiadomość, ponieważ przyszły rok będzie czasem przetrwania. Kryzys dotyka nie tylko samorządy gminne, ale także powiatowe. Mniejsze dochody, które są efektem m.in. mniejszych wpływów z podatku PIT i CIT, sięgają w powiecie 12 milionów złotych. Jeżeli rosną rachunki za gaz, olej opałowy, węgiel, wodę, ścieki, śmieci, musimy to zaplanować i musimy mieć na to pieniądze. Jeżeli rosną stopy procentowe, to oprocentowanie kredytów, które również jednostki samorządu zaciągają, również rosną. I to rosną bardzo mocno, ponieważ nasze kredyty są zwykle dużo większe niż te kredyty domowe. Jeżeli ktoś zmienia sposób, czy zmniejsza udział jednostki w podatkach, to też ma odzwierciedlenie w budżecie. Cały budżet powiatu to niecałe 80 milionów po stronie dochodów oraz 88,5 miliona po stronie wydatków. To oznacza deficyt prawie 9-milionowy. Największe dysproporcje widoczne są we wpływach z subwencji oświatowej. Koszty z roku na rok rosną. Jeszcze w 2016 roku powiat musiał dołożyć do oświaty niecałe 3 miliony złotych. W kolejnym roku, czyli w 2023, już będzie musiał ponad 7 milionów. 33% naszego budżetu to jest oświata i wychowanie. Blisko 30 milionów i niestety, ale wydatki oświatowe stale rosną. Jeszcze 10 lat temu subwencji zostawało nam coś w budżecie, co można było przeznaczyć na remonty czy jakieś zakupy do szkół. Niestety teraz dokładamy coraz większe środki. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na retransmisję sprawozdania i wystąpienia związanego z budżetem powiatu na 2023 rok.